Siema, tutaj jest Partiatix, a to jest mój kot, który mówi: Zostaw ocenę pod filmem. tak? Zostawią? Jak myślisz? Dobra, jeśli sobie wymusiłaś lajki, to możesz iść. Siema, tutaj jest Partiatix, a dzisiaj sobie gramy. Czekajcie, nie to ucho. Przepraszam, to odsunięte. A dzisiaj sobie gramy Xinem na dżungli. Kod, nietypowy build. A może jest jednak typowy? Nie wiem. Nie zastanawiałem się nad tym, tak sobie pomyślałem, że zrobimy sobie taki build, jakby pod one shot, można tak nazwać. Czekajcie, nagrywa się, nagrywa. Tak jakby pod one shot, można teoretycznie tak nazwać. U, Galio, widzę, nieźle, nieźle. Który może być ciekawy ten build teoretycznie. Chciałem zagrać tu runy pod critical damage, niestety nie mam takich run, a nie stać mnie na nie, bo za mało gier gram. Ale no, przynajmniej motywacja, żeby grać więcej gierek. Dobra, także używam sobie najpierw W. Kto by nie wiedział, taki szybki poradnik. Najpierw W, potem Q, bo W, bo Q zmniejsza cooldown na W, E, R chyba nie. Także no, także gramy sobie takim Xinem. Wydaje mi się, że to może ciekawie działać z tym statikiem. Najbardziej statik, Infi i Trinity. Jeżeli te efekty się nałożą na siebie, może być ciekawie. Jeżeli wypieprzę takiego sporego kryta, a tu mam 100% tak naprawdę, więc teoretycznie tego nie potrzebuję. Ale sobie zobaczymy jeszcze, czy to zbuduję. Może zamiast tego bym poleciał, jak to się nazywa? Tego, Jomu. No, to byłoby dobre, bo tak naprawdę mam 100% kryta. Mogę sobie to 100% ustawić i się wpieprzyć po prostu. Więc no, co jest? A tu coś się stało? Fakt, źle zrobiłem, bo najpierw powinienem zrobić E, W, Q. Pamiętajcie o tym, tak? Powinno się grać Xinem i nie grajcie pod trzy boty. Widzicie, mam nadzieję, że no, nie użyły się. Także no. Spróbujmy sobie może za chwilę wejść na tego topka. Czekajcie. Nie wiem, kiedy wstawiam ten film, ale w razie czego od razu mówię. Live prawdopodobnie w sobotę. Jeżeli jest piątek i jest ten film, to w sobotę. Wbijajcie, 12:00. No, wbijajcie. Live, live'ik. Siemanko, z tej strony live. No. Aha, nie użyłem żadnego smite'a. A on stop w tego, full HP. To jest właśnie Xin. No ogólnie Xin w brązie, goldzie. Od brązu do golda według mnie działa bardzo dobrze. Wyżej nawet nie wiem. Ale raczej też działa. I to musi działać. To jest Xin, ludzie. Jedna ganka. Siemanko, gościu. Okej. Ciężko, ciężko. W sensie ciężko nie było. Bo nie wiem, co. Ciężko nie było w sensie. A miałem nadzieję, że tu będzie szedł ten Trundle, ale on chyba dostał w dupę. No, także fajnie. Galio jest, tam się czai i ja się też czaję, jest spoko. Może wyjdzie mi tutaj gank, mam nadzieję. On będzie tu chciał zwardować, czy nie? Ile ma warda? Warda, aha, warda musi mieć. Cofnijmy sobie, kupmy sobie itemki od. Chodź, chodź, chodź. Jezus Maria. To żeś zagrała. Ja pierwszy. I'm awful. Hehe. 100% kryta, Xin. O, siema, wjeżdżamy na YouTube'a. Miniaturka jest. Yo. Co? Dobra, cofnijmy sobie. Lecimy sobie oczywiście ten itemek na dżungli, bo jest najlepszy. Gdzie jest but? Tutaj. Butka sobie polecimy trójkę. Albo nie, na attack speeda, racja. Na attack speed sobie podzimy z budka. No, to tyle. Także no, first blooda ja zaliczyłem? Tak, bo to jest 2-1, no właśnie. To ja zaliczyłem first blooda, spoko. Lui hajsu, troszeczkę przynajmniej. Weźmy sobie. O kurde, gościu. Spróbuję zabić tego typka. On nie ma many prawie. Nie wiem, czy ma 160. O Jezus, to ulti gościu.
typie. Także no, nieźle. Nawet dobre ganki wychodzą, a ja się w ogóle nie spinam. Ostatnio gram sporo u siebie rankery, także no też, jeżeli ktoś widzi, to skill się troszeczkę poprawił. W sensie, nie muszę się za bardzo spinać, żeby jakoś to wychodziło. Także no, cieszę się, że wróciłem do na swoje konto tak naprawdę, bo są tego plusy, na przykład. Zbieram skrzyneczki, klucze, które do openinga. Wiadomo, ja wydam coś na ten opening, ale według mnie i tak robię duże przerwy z tym openingiem, poza tym tak szykuję go na jakąś okazję może. Także no, także to jakieś może do 35 subów może pozbieram do takiej ilości te klucze i skrzynki, no i potem dokupię to, co zabraknie, no bo wiadomo, że raczej nie zbiorę tylu, co chcę. No i tyle, ale nie wiem jeszcze, nie wiem, możliwe, że wcześniej zrobię, może nie, na 30k ja miałem zrobić Q&A, więc prawdopodobnie Q&A się pojawi na te 30k, przynajmniej mam taką nadzieję, że to nagram, jak będzie to się okaże, bo miałem na 20 tysięcy tak naprawdę specjal zrobić, nie gówno z tego wyszło, także nie chcę nic mówić od razu, jak będzie, to będzie, tak. W sensie się bardzo cieszę, że subskrybujecie i w ogóle, ale specjal tak, wiecie, no tak, nie wiem, czy to jest aż tak, wiecie, no w Q&A tak naprawdę mogę zrobić zawsze. To jakiś czas pewnie będę robił, nie wiem, bo w sumie się nie zastanawiam nad tym tak bardzo. Teoretycznie fajnie się ogląda kogoś, kogo się lepiej zna, a z drugiej strony takie robienie Q&A, no dla mnie jeszcze nadal to jest takie trochę dziwne. Może jestem zbyt świeży nadal na tych YouTubach, ale no dla mnie to jest nadal takie, wiecie, no ale niedługo prawdopodobnie i tak zrobię. Kur. Nie. Drake mi zabił. Yes! Mario. O kurde. O kurde, niepotrzebnie. Ale jeżeli będę miał. Z tego nie będę miał asysty, nie? Czy będę miał? Kurde, nie. Szkoda. Ale mam 2-1. Spoko. Dobra, weźmy sobie. What the fuck? 2 za 2? Nie, 2 za, 3 za 1. Bo na topie padło. 3 za 2 teoretycznie, tak naprawdę 3 za 1. Więc ładnie poszło. Słabo gra Riven, to dobrze. Bo się cieszę, że chociaż tam wygrywają. Ich jungla słabsza wydaje mi się niż ja. No. Mid słaby, bot słaby. Takie wiecie, szybkie. Szybkie to podsumowanie. Jezu, weźmie tego mida? Chyba nie. Co? To jest coś mida? Prość, prość. Prość, nie denerwuj mnie, nie stresuj mnie. Powiem się, żeby szło flash jakiegoś. Ale dobra, spoko wyszło. Dobra, także ładnie jak na razie gierka idzie. Sporo tych hity bije, nawet nie skąd, zawsze mnie to zastanawia, bo mam niby 4% maksymalnego HP bije, ale sporo to jest. Zobaczcie, jakie hiciki wchodzą. 180 ja biję. A, racja, bo ja mam dodatkowo obrażenia przeciwko mobom, tak? Czy nie? Aha, 20... A nie, 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 to jest 25. No fakt, przebluniam. Dobra, to nie używajmy aż tak skilli. Dobra, 3-1 jak na razie tego Xenia. Tylko boję się, że ja tu nie zdążę tego buildu zrobić, bo ta gierka jednak taka jak na razie szybka, nie? No ale może trochę więcej pofarmimy w tej dżungli. I może to jakoś wyjdzie, mam nadzieję. To W jest dobrą tego Xenia. Niedawno Xena nie nagrywałem, na moim koncie nagrywam, skina mam, jeżeli ktoś pamięta z openingu. No nie kupiłbym tego skina do Xena, ale żałem z openingu bardzo. Taki fajny ten skin, śmieszny, nie? Więc to jest spoko akurat. Podejdę do tej Riven, może jej pomogę nawet. Czy to był wart? Nie, ona postawiła tu wart, co widziałem.
On będzie ją dajwował na 90%. Elo typy. Łatwo. No dobra, mid padł. On nie ma blue, on nie ma blue. A to blue ktoś musi jednak mieć. Teraz wybór, co ważniejsze, czy mid turret, czy blue. No chyba, oczywiście. Odpowiedź jest oczywiście oczywista, że blue. Znaczy, w sensie to taki żarcik, nie? Taki hehe, że nie, nie wiem, czy rozumiecie. Ciekawe mi, czy ten Kha'Zix tu będzie szedł, ale nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że poszli na Drake'a. Pieprzę to. Cofnę, kupię sobie. Zacznę chyba Infi. W sensie buta polecę na tak speeda, to jest 800 golda. 800 plus 1300 to jest 2100. Brakuje mi 300 golda. To niedużo. Zgankuję może jeszcze raz tego typa. Czekajcie, bo wydaje mi się, że ten gościu tu musi w końcu iść. Ja tu będę stał do usranej śmierci. Nie wiem, czy on tu będzie szedł ostatecznie. W sensie, kiedyś na pewno, ale... On ma 2-2-1, ja mam 4-1-1. Ja idę stąd, pieprzę tych. Nie, czekajcie, on tu idzie. No idzie tu. Bo nie, pewnie mu wstał red już. Oj, typie. Dawaj. Lesik. Poko. Także no, ganki widzicie. No tralda nie są trudne. Ja chcę brać tego tureta. Słuchajcie. A nie, przyzwyczaiłem się, że first turet. No 300 goldem chciał, ale no nie ma. Nie, oni widzieli jakiego Drake'a. A, tego. Spoko, Oceana, także Ocean Drake to pieprzyć. Weźmy sobie jeszcze górę dżungli. To sobie zdążę polecieć, wiecie, to będzie taki dodatkowy item, ja chcę. Static? W sumie? Static? Teraz? Tak od razu? Nie, dobra. Polećmy bezpiecznie, albo chociaż zróbmy może coś takiego, nie? No, spora tak speeda, spora D. Ja tylko tak myślę, zobaczymy na co będziemy stać, bo to jest różnica tylko 300 golda tak naprawdę, także no. Jak przyniosę 2300, to kupię. Jak przyniosę na Zilla, to kupię Zilla. Jak przyniosę więcej, to więcej. Wydaje mi się, że tu będzie jeszcze Kha'Zix, na pewno. Idź. To mnie typek zaskoczył. Siema. To moje ulti. Nie wiem co na tym ulti. Ale wyszło. Dobra. Weźmy sobie dżungielkę szybko. Dobra. I przejdźmy się może na tego topa. Trochę go. No jednak tego gościa tak to bardzo gnoja, ale. Będzie flash. Kurde gościu, ale nie, mi nie uciekniesz. To się zależy gdzie idziesz. No dobra, uciekłeś mi. Ty pieczął, gdzie jesteś? Bić się z nim czy nie, pod tym turetem? O kurde! Przyjeżdżamy na Zilla! Nie, nawet nie. Dobra, to nic nie kupię. Pieprze te buildy.
Pozbieram co jeszcze hajs. No to było dziwne. Znaczy, w ogóle się nie spodziewałem tego Ziggsa, że on tu przyjdzie. No, jednak trochę przegrywamy, bo Yasuo jest trochę taki. W sumie Riven jest ścierwem. Botlane zaczął przegrywać. O kurde, jaki słaby ten Kha'Zix. Jest na 5-3 gość, na 5-3. No tak, ale spoko. Kupmy sobie od Infi to główna kryta. W sumie może się przydać. Tak naprawdę gówno mi to da. No, czasem ten kryt wejdzie, nie? Więc spoko. Trundle R. Chyba już ma, także nic nie pisze. Się rządzi na tego, na mojego Reda przez chwilę. Ja się przejdę na tego Trundle, bo mnie stiltował. Stiltowałeś mnie, typie, ostro. No, musimy porozmawiać. Elo typie. Szkoda, że ona go wzięła, ale trudno. 1500 golda, okej. Okay. No trochę skampiłem tą Riven. W sensie tego Trundle. Niepotrzebnie, tak naprawdę. Ale olać. Czasem dwa karty wejdą pod rząd. Dobra, spoko. Gdzie nie biorę na hitet? A no dało ją to na pierwszym levelu. Nie dobrze, że to tak zostawiłem. Kha'Zix ma blue, nie moje nawet. No moje dopiero za minutę. Przejdę się tam, bo oni trochę dostają w dupę ci moi. Także, no, może się tam przydać. Dobrze, jednak nie dostałem grupy. Dobra, jednak. Oni aż tak nie dostawali grupy. Jednak zapieprzę. Antaon ma mobilitki z tym, co widzę. Z tymi mobilitkami, co nie marzysz, typie. Siema. No, nie zdążył zareagować po prostu, tak? Chłopak. Ona nie ma chyba flesza, bo tutaj się ostro działo. Ciągnęliśmy ją. No, Xin versus ADC. Także to jest taka rada dla ludzi, którzy grają Xinem. Albo ci, którzy chcą grać z synem, nie wbijajcie się z E na ganku. E używajcie, jeżeli ktoś was odfleszuje, odskoczy cokolwiek. No, wtedy używajcie E. Według mnie dobra rada. Przydatna. Dużo ksinów tego nie robi. Dużo ksinów po prostu się wpije przez tego E, no i potem tracą sporo. Q. Co to jest alt item? News alt item. News jest alt item zupełnie, ale może coś takiego jest. Sprawdźmy, czy oni nie robią Heralda przypadkiem. Nie wiem, czy by zrobili w tak krótkim czasie, ale. No to, żebym sprawdził. No ale jego łyczka nie ma. Niby jeszcze jest przez chwilę. No, pytanie ma Riven. Asyst! Tak się to powinno robić, tak? No, no to róbcie tak. Co? Nie no, chciałem, żeby Riven nie miał asysty, bo wiadomo, Riven i asysta na odgłód formie, wiadomo, nafiduje się typiarka, będzie robił go jeden na jeden. Prawdopodobnie niedługo będzie, także to jest akurat nieuniknione, ale sporo sobie kupiliśmy. Patrzcie, 100% kryta, a ten kupuje Zilla, debil. He. Przejdźmy się tam. Tak, akurat się nie. A kurde, Drake Style, który jest za chwilę pewnie będzie zrobiony. Beach. Beach, bless. Smite nie mam, ale trudno. 420 movementa, tak jest. A, nikt tego nie robi. Elo typie, ale chciał ukraść z dwóch, widzieliście? A nie ukradł.
Wy też widzieliście. To co jest tu warta? Ła! Ła! Pypie! Możesz przecież się aż tak obijać? To jest niehigieniczne, gościu, na dłuższą metę. Idziemy na topa. A co zrobię? A nie, tam idzie typiarka. Chciałem sobie go zrobić na versus 1. No w sumie zrobiłem go pod turetem ostatnio, ale mam 9-2. Mam infi. A infi? To infi. U, typiareczko. Ten mnie zasłonił. I tak Michał nie dostał. Weźmy sobie tą żabuszczę. Weekend. Weekend 5 vs 5? Wydaje mi się, że możemy. Jest... Wydaje mi się, że spokojnie możemy 5 vs 5, ale dobra. Co ty mówisz? Nie wiem, jak oni by mieli nas tak naprawdę zrobić. Jeżeli by Galio złapał 5, on złapałby 5 ultem. I do tego, nie wiem co, Aśka by zestunowała, nie wiem, mnie na przykład, no to przegralibyśmy teamfight, tylko że takie coś, no raczej się by nie zdarzyło. Ciężko by było, żeby się takie coś zdarzyło, naprawdę ciężko. Słuchajcie, zaraz tam pójdę. Gdzie? Gdzie on fleszczął? Gościu, gdzie coś fleszczął? No, wcięło go. Dobra. Spokojnie gierka się rozkręca, także nie, ty, nie ten. Palniemy sobie warcika. Ładne te karty wchodzą. 450. No, 490 nawet. Nice, ładny kryt. Jeszcze lepszy. Gdzie ty typie idziesz? O, fajne to. No tak, bo to jest jakiś ten. No, fajne. Te kryty. 40% każdy kryt. W sensie każdy hit. Co trzeci i tak mam tak naprawdę tego. Nie wiem, czy zamiast tego Ginsa nie polecieć. Opa, co jest z tym debilem? O kurde, gościu, czy ty mnie widzisz? Idę tędy. Nie mam flesza, ale... Czekajcie, on tu będzie szedł jak nic. Mam go, mam go. Mam go. O kurde. Panie Trundle. Pan się chyba zesrał. A może się stało? Pieprzcie. 50% kryta. A, zabiła go. Czekajcie, co polecieć? Rind Kinga, który... O, właśnie. Fajny Rind King. Znaczy, fajny teoretycznie. Wykluczy go z wielu postaci tak naprawdę. Bo daje, teraz będzie dał 40 AD. Albo już daje. Zależy, kiedy film wstawiam. I mnie tak spina. Ciekawe może być na takich postaciach. Nie wiem nawet jakich. Ale na przykład na takim Masterze albo tym... Xinie. Wydaje mi się, że gorzej przez to. Ale na jakich postaciach? No 15% tego lekcji lat będzie miało. Ciekawe nawet niby. A, Trinity se zbuduje teraz. No tak. Bo to chodzi o taką wbitę, nie? Teraz on tak, statika, który zadaje 260 na krycie. Plus Shina, który zadaje 100 dodatkowo, czyli za 360 napieprzam dodatkowych obrażeń. Ktoś tam podejdzie w ogóle? Gościu, idź. Co? To się nagrało, gościu. Gościu. Kurde. Dobra. O kurde. Ale zabiłem. Jednego. Chociaż. Mało nie mam.
Bluetooth. No, znaczy Linus Kinga nie będę leciał, on tutaj jest tak naprawdę useless. Nie potrzebuję więcej attack speeda, potrzebuję AD, żeby wpieprzać się i dodawać sporo obrażeń. Ten jak się leczy? Typie, co ty się tak leczysz? No ładny ult nawet. Ale no i Izrael tu nie wyklika. Ale Riven tak. Tak, to jest jak wpadacie Riven w ludzi, którzy mają low, klikacie po prostu R. Ona jeszcze podbiła. Processing name. Weźmy sobie szybciutko te Raptor. Nie, poczekajcie, wezmę może Drake. No, nie wiem, co wziąć. Tym Baronem teoretycznie sporo by im to dało. Tak naprawdę są tak behind, tak zwane, czyli w plecy, do tyłu, że wątpię, że im to coś da. Ja sobie wezmę spokojnie Drake'a. Naprawdę jeden na jeden każdego robię w tej grze, na spokojnie. Z takim buildem. Jak kryt nie wejdzie, to mało robię z tym statikiem. Mocne. Mocne. Mocne 2 na 10. No ty piarko, błagam. Ło Jezuś. Nie pykło. Ten gracz robi 11-5 na normalu Xynem, w którym zrobił 9-1. Czy to jest dobry gracz? Nie. Ale i tak oglądacie. Co ty robisz, gościu? Don't do that on Yas. W sensie? Ja rozumiem. Myślę, że Tality on chce budować, a niego tam coś, tam pieprzenie, oszopienie. Co miałem zbudować? Czekajcie, zbuduję to. I chyba polecę Letality. No, ostatnie dwa itemy. W sensie to. No i dwa itemki. No, Letality polecimy, tak mi się wydaje. W sensie nie mam lifesteala zupełnie. Blood Trister i obu. Może być dobry build. To może być spoko build, tak mi się wydaje. Letality zawsze w cenie. Mam 6 Armor Pena teraz. Bardzo dużo. 6. Armor Pen to jest niby to procentowe, ale Tality to jest to nieprocentowe, w sensie, no, po drugie, jako tłumaczenie. Dawaj, dawać. Dawaj, dawaj, dawaj. Grabuj, grabuj. Grabini, gość. O kurde. Pieprzony Madlej. O, typie, typie. Gdzie ty tu grasz, to? Żeś zagrał grę. Co ja tu mogę zrobić? Jak gościu we mnie wskakuje, ja umieram. Tak naprawdę. Jestem Bogiem. Tu słaby. Ale dobra, spoko. Przegram zaraz grę, którą wygrywałem 9-1. Build była lepsza. Tak naprawdę przegrywam tylko dlatego, że co ja gadam, że nie możemy być jeden, 5 versus 5, gościu mi uraca, przykro. Ale nie, tak naprawdę przegrywam przez to, że ja się wpieprzam osobno niż team, to jest jedna wada. A druga, no ja jestem po prostu zbyt dobry tak, żeby się wpieprzać z teamem, to jest wada. Nie ma tutaj nic ciekawego. Weźcie przejść tam. Nie wiem, czy tam coś ugram. Co oni mi tu piszą? We got no tanks. No, w sumie tank by się przydał jakiś. 5-5 jest ten typ. Baron za chwilę. No, to znaczy, obiektywy, oni wzięli tego. Łap to ktoś, ludzie. Czy nie macie slowa jakiegoś? Jak nas pojechali?
O kurde, kościół. Nie pal się, błagam. Nie spal się. Jezu, uratowałeś mi życie. Co się stało? Ja pierwsze co... Pierwsze 20 minut gierki, piękna gierka, wyborowy gracz. Następne 10. Gościu, co ty czarno-biały ekran masz? Ty jakiś ten, stary film oglądasz, tak? Czy coś? Gówno, ale... Chyba. W sensie gościu ma 500 AP i nas kończą? Ta Riven jest useless. Tak jak ja. Ten build no nie działa aż tak dobrze jak myślałem, ale... Ale teraz robię pętę, wiadomo. Ja pieprz... A ci se biegają i moby biją! Też! Olu! Nie, to się nie dzieje, skarż do niego po mobie. Nie, gościu, błagam! Pieprzę to, ja muszę to Trinity zbudować. O, ja pieprzę ta gierka. Ta gra się nie dzieje na poważnie, to są jakieś żarty, ludzie. Ta gra jest na poważnie, czy nie? Co ty, gościu, robisz? Dobrze, przychodzi chociaż tam. Ta Riven, no niby ma 500, no niby ma sporo CS-ów, nie? Nie no, w sumie ten team jest taki wyrównany, tylko... Aha, jesteśmy full AD i nie mamy tanka. Teraz widzę problem tej gry. Jesteśmy full AD i nie mamy tanka, no tak. I to jest problem, ja nic zupełnie nie zadaję. Zauważyliście to? Zadawałem dużo, gdy nie mieli armora. A teraz... To ja jestem useless. No, ale wiem. To nic złego. Czy nie mogą zbagdorować? Tak na chłopski rozum, nie? Ja to biorę. Ja to biorę. Zanowałeś mi to. Ja piję przy to. Siema, siema, o tej porze każdy wybić może. Nie wiem, co mam zrobić. Skąd gry? Się odsmij tego typie. Ten gościu ma tyle armora, że on nam tak napieprzy sękaczy w mordę. Cały tym ci goni? Nic mi się daje. A chociaż se Trinity zbuduję. Nie no, to jest... ten build działałby jakoś, gdybyśmy mieli AP na midzie. Chociaż jakiś AP gdziekolwiek, nawet na topie. Nawet na sapie. My na sapie mamy teraz jeszcze, kurde. Który jest dobry. I to jest złe. Gościu gra dobrze. Przegra gierkę tak mocno. Gościu czeka na ulti. Dobra, tyle. Także... No... Build niezły, ale im dalej late game, tym bardziej w dupę zostawałem, bo mieli tyle armora, resistów i w ogóle. No ale tyle, no. Gierka spoko. Zawsze zła ocenę. I na razie.